Mam okazję, by dzisiaj u Ciebie w szkole gościć. Powiedz, jak długo jesteś tutaj na Ursynowie, jak długo trenujesz, masz szkołę? Od 2009 roku, czyli w tej chwili zamykamy piąty rok. To już jest jakiś czas. Jak powiedz, wspominasz początki, generalnie nie jest łatwo chyba zacząć trenować tutaj młodzież, bo generalnie trenujesz młodzież, tak? Młodzież, a przede wszystkim chyba dzieci, bo przygodę z judo u nas w klubie można rozpocząć w tej chwili od trzeciego roku życia. Obniżyliśmy tą granicę chyba ze względu na mojego syna, który w zeszłym roku miał 3 lata, ale okazało się, że taka nawet grupa między 3 a 4 lata się zapełniła i rodzice i dzieci są bardzo zadowoleni, więc myślę, że w tym roku też to będziemy kontynuowali. I taka praca z dziećmi ja bardzo lubię. Sprawia mi to dużo satysfakcji, szczególnie jeżeli widzimy, że te dzieci nawet po kilku miesiącach robią ogromne postępy i oczywiście dla takich dzieci w wieku przedszkolnym to jest głównie jest nacisk na ćwiczenia ogólnorozwojowe, na gimnastyczne, na bezpieczne padanie, na elementy integracji sensomotorycznej. Dopiero później, kiedy te dzieci są trochę starsze i przygotowane, to wprowadzamy coraz więcej elementów judo. No właśnie, powiedz, dużo jest w tej chwili osób, które przyprowadzają takie trzylatki. Tak jak mówię, no, udało nam się zebrać tą grupę, tam myślę, że było 10 dzieci. Ale myślę, że w tym wieku to jest taka optymalna liczba na zajęciach. W wieku później przedszkolnym mamy takie grupy dla dzieci 4-5-latków, 5-6-latków, 6-7, więc staramy się, żeby dzieci ćwiczyły zawsze ze swoimi rówieśnikami, dlatego że są gotowe mniej więcej porównywalnie. Wszystkie ćwiczenia wykonują w podobnym tempie i to ma sens. I staramy się, żeby takie grupy były nie za liczne. Właściwie tak nie można powiedzieć. Staramy się, żeby takie grupy nie liczyły więcej niż 15 dzieci, właśnie po to, żeby nie tylko te zajęcia były bezpieczne, ale też, żeby były z dużą korzyścią dla nich. No właśnie, wtedy jest łatwo nad nimi zapanować, bo nie jest chyba łatwo generalnie nad dziećmi, a ponadto jesteś w stanie wtedy przekazać jakąś wiedzę, tak? Dokładnie tak, nie zależy nam na tym, żeby tych dzieci było jak najwięcej i liczymy tylko zysk, tylko chcemy, żeby te dzieci się rozwijały i zostały z nami na długie lata. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy będziemy podchodzili do tego profesjonalnie i będziemy się starali jak najwięcej wiedzy przekazać dzieciom i to będzie dla nich bezpieczne i wtedy też rodzice widzą, że to wszystko ma sens. To może opowiedz trochę o szkole, jak funkcjonujecie, jakie są godziny otwarcia, jak klub jest czynny. W tej chwili na Ursynowie mamy dwie sale, więc właściwie codziennie jest 5-6 grup, właściwie w każdym przedziale wiekowym, więc można wybrać rzeczywiście w ciągu tygodnia na pewno znaleźć takie godziny, które będą pasowały, nie będą kolidowały z innymi zajęciami. Grup mamy na samym Ursynowie w tej chwili chyba 16, więc tak jak mówię, są na różnym poziomie zaawansowania, ale na pewno każdy, jak będzie chciał, to znajdzie coś dla siebie. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, to przecież możemy zadzwonić tutaj do kierownika albo do instruktorów i podpytać się, która grupa dla naszego dziecka byłaby najlepsza. Ja zapraszam zawsze na taki bezpłatny, niezobowiązujący trening próbny, żeby i rodzice i dzieci zobaczyły, czy to jest coś dla nich, czy to ich zainteresuje. Powiedz, czy to jest tak ustawiane, że chodzi mi o zajęcia, że jakby one nie kolidują ze sobą, macie dwie jakby sale, tak, które wykorzystujecie i każda grupa, jakby te grupy są podzielone na jakby na lokalizację, tak? Bo nie mówimy tutaj o jednym miejscu. W tej chwili akurat mówiłem tylko o Ursynowie. Mamy w tej jednej szkole dwie sale właśnie po to, żeby była możliwość prowadzenia kilkunastu grup, właśnie po to, żeby te dzieci ćwiczyły nie tylko ze swoimi rówieśnikami, ale też na odpowiednim poziomie. Nie staramy się nie łączyć dzieci, które ćwiczą kilka lat, czy nawet rok, z dziećmi, które zupełnie przychodzą i rozpoczynają swoją przygodę z judo, właśnie po to, żeby te dzieci czyniły postępy. Od zeszłego roku prowadzimy też zajęcia na Gosławiu. I w tym roku to będzie nasz drugi rok, ale myślę, że będzie jeszcze bardziej udany niż pierwszy, chociaż pierwszy też był bardzo fajny. Udało nam się wymienić okno zupełnie nowe, cała sala jest wyłożona matą, więc tam też warunki już w tej chwili będą zbliżone do tych, które mamy na Ursynowie, bardzo profesjonalne, a przede wszystkim bardzo bezpieczne dla dzieci. No właśnie, porozmawiamy trochę o bezpieczeństwie. Tutaj są sale, na pierwszy rzut oka widać, że dbasz o to, bo jest dużo materacy, dużo jest zabezpieczeń. Dzieci mogą czuć się pewnie. Staramy się, żeby przede wszystkim te zajęcia były bezpieczne, nie tylko dlatego, że dla nas bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze, ale też dlatego, że nie chcemy, żeby dzieci się zradziły do aktywności fizycznej.
Tak jak tutaj wspomniałeś, nie tylko mata leży na całej sali, w tej chwili nawet ta mata jest na legarach, więc dodatkowo jeszcze cała pracuje, żeby było jeszcze bezpieczniej, ale dookoła sali są miękkie materace, tak żeby dziecko nawet jeżeli nie chcące wpadnie na ścianę, to żeby też miękko się odbiło bezpiecznie, nic im się nie działo. To jeszcze pogadamy troszkę o kadrze trenerskiej. Tyle grup, na pewno jest kilka osób, które się nimi zajmuje. Dokładnie tak. Oprócz mnie zajęcia prowadzą jeszcze dwie trenerki, jeden trener. Cała kadra jest dosyć młoda, ale już doświadczona. Ja naprawdę staram się przykładać dużą wagę do tego, żeby wszystkie osoby, które u nas prowadzą, nie tylko się do tego przykładały, ale też żeby dla nich to była pasja. W ten sposób to idzie zupełnie naturalnie, żeby nie była to po prostu kolejna praca, którą, brzydko mówiąc, odwalają, tylko żeby starały się naprawdę przekazać i zaszczepić dzieciom nie tylko chęć uprawiania sportu, ale przede wszystkim pasji judo. Część trenerów nie tylko ma wykształcenie i doświadczenie właśnie w judo, ale też studiuje psychologię sportu, rozwoju dzieci, więc staramy się maksymalnie profesjonalnie do tego podejść, tak żeby przede wszystkim dzieci prawidłowo się rozwijały. Nie zależy nam na tym, żeby dzieci szczególnie w tych pierwszym okresie, w pierwszych latach życia od razu odnosiły sukcesy w judo. Wygląda to bardzo profi. Widać, że przykładacie się do tego, co robicie i można powiedzieć, że dzieci to są osoby, które są bardzo wymagające, tak? Które nie wybaczają błędów, można powiedzieć, że jakby od razu zauważają, tak jak powiedziałeś, łatwo je zrazić, także tutaj powinny się czuć chyba jak u siebie w domu. Ja myślę, że to widać po tym, jak dzieci reagują na nasz widok. Jeżeli dzieci wpadają na matę i rzucają się na prowadzących i się uśmiechają i po zakończeniu treningu nie chcą zejść, tylko dalej się wdrapują na trenera i chcą dalej z nim przybywać, to świadczy o tym, że na pewno tutaj jest dobrze spędziły czas, jest im przyjemnie, a my staramy się w tych wszystkich ćwiczeniach i zabawach przemycić jak najwięcej ćwiczeń, które są dla ich rozwoju, dla ich dobra, ale przede wszystkim, tak jak mówiłem, trening jest fajny wtedy, kiedy dzieciom się też podoba. Nie zależy nam na tym, żeby dzieci wykonywały ćwiczenia, które dla nich są nudne i tylko dlatego mają ćwiczyć, bo to jest dla nich zdrowe. To teraz może wspomnijmy o wszelkich informacjach, gdzie się można o Was dowiedzieć. Na pewno macie swoją stronę internetową. Staramy się być w internecie rozpoznawalni, staramy się, żeby nasza strona internetowa była zawsze aktualizowana, żeby można było na niej znaleźć wszystko, co jest potrzebne, nie tylko do zapisania dziecka, ale też wszelkie informacje związane z klubem, aby ułatwić rodzicom kontakt z nami. Więc informacje o naszym klubie można znaleźć na www.uks-musu.pl albo na judo-musu.pl. Są tam wszystkie niezbędne informacje dla rodziców, którzy nie wiedzą do końca, co jest judo. Też jest specjalna zakładka Zrozumieć judo. Jest tam kilka artykułów, które pokrótce przybliża, czym jest ten piękny sport. Ja tylko od siebie mogę dodać, że w tej chwili sporo dzieci trafia ze względu na wskazania od lekarzy sportowych albo fizjoterapeutów jako ten sport, który ma być najbardziej ogólnorozwojowy. Tak jak mówię, na judo można ćwiczyć wszystkie właściwie partie mięśniowe, nie przeciążamy stawów, jest dużo elementów gimnastycznych, to właściwie się przydaje przez całe życie. Często judo jest też świetną bazą wyjściową do trenowania innych sportów. Wybitni sportowcy na poziomie takim światowym, seniorskim bardzo często zaczynali swoją przygodę sportową właśnie z judo. Ja myślę, że warto przyjść i zobaczyć, jak wygląda trening, nie oceniać tego, nie obawiać się, że to może być za brutalne dla mojego dziecka, za trudne, że to nie jest dla dziewczynek. Tak jak mówię na początku, to jest zabawa, te dzieci przekonują się po prostu do aktywności fizycznej. Najprostszą metodą jest przyjść, sprawdzić. Jeżeli z jakiegoś powodu rodzic uzna, że to nie dla niego, nie dla jego dziecka, to po prostu najwyżej to będzie jedyny trening. No właśnie tutaj to, co mówiłeś, ten pierwszy trening jest za darmo, można zobaczyć, jaka jest atmosfera w klubie, zobaczyć, jak wygląda klub, zobaczyć, jak dzieci trenują. No i ważne jest to, co powiedziałeś, żeby się rodzice nie martwili. Tutaj nie ma nic brutalnego, dbacie o to, żeby dzieci się nie zraziły do tego sportu. Dokładnie tak, przecież judo możemy przetłumaczyć jako łagodną drogę albo drogę do zwinności, więc właściwie wszystkie, profesor Jigoro Kano, który stworzył judo, właściwie wyeliminował wszystkie niebezpieczne
chwyty, uderzenia właśnie po to, żeby ten sport był zupełnie bezpieczny, żeby tych kontuzji, urazów było na treningu jak najmniej, żeby trening był zupełnie bezpieczny. Ja myślę, że fantastycznie to sobie wymyślił i rzeczywiście dzieci trenują przez wiele, wiele lat. Często w tej chwili nawet do nas zapisują się ludzie dorośli. Mamy taką grupę dla dorosłych, którzy albo kiedyś trenowali, mieli przerwę w judo i teraz wracają, bądź też nawet w wieku 40-50 lat chcą spróbować swoich sił i oni też sobie świetnie dają radę, co świadczy o tym, że ten sport może trenować właściwie każdy. Generalnie każdy, kto chce się poruszać, jest mile widziany u Was. Dokładnie tak, bez względu na wiek i bez względu na to, jak bardzo jest zaawansowany.